Gość Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry, naszym gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego, Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska. Witamy w Radio Łódź. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie pośle, po wysłuchaniu wczorajszego raportu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich, jak się pan poczuł? No, my już wiedzieliśmy wcześniej, akurat w kontekście łodzi. Tak mi się przypomniała historia Antoniego Macierewicza, jak, jak zlikwidował, albo inaczej, wycofał się z kontraktu na Karakale. Przez samo wycofanie straciliśmy, trzeba było płacić 70 milionów kar, straciliśmy kilka tysięcy miejsc pracy w Polsce i w łodzi, bo one miały być składane tutaj. W wojskowych zakładach lotniczych. Tak jest, w wojskowych zakładach lotniczych, bo z głowy mu wtedy nie spadł. E, chociaż wiedzieliśmy, że to osłabia naszą obronność, a z drugiej strony, no, no po prostu, było to działanie szkodzące państwu. W moim przekonaniu, to wszystko, co Antoni Macierewicz robił przez ostatnie lata, i to nie tylko te 8 lat, ale wcześniej też, uprawdopodobnia tezę, że powinien po prostu siedzieć za kratami, i dla takich ludzi nie powinno być w ogóle miejsca w polityce. No, to, co robił. Dzieląc polskie społeczeństwo, okradając nas pieniędzy, bo okazuje się, że ta jego podkomisja smoleńska w ogóle nie powinna istnieć, bo sobie powołał niezgodnie z prawem, a wydał na to 80 milionów. No to jest moim zdaniem Trybunał Stanu, odpowiedzialność karna, majątkowa, konstytucyjna. No ale na koniec dnia powinien faktycznie siedzieć w więzieniu za to wszystko, co robił. Który z tych zarzutów jest Pana zdaniem najpoważniejszy, bo chodzi nie tylko o osłabienie obronności państwa, ale o osłabienie służby, uczynienie ich ślepymi, można by powiedzieć. Nieprzygotowanie, w ogóle nie podjęcie żadnych przygotowań po wybuchu wojny w Ukrainie. No, no. i oczywiście fałszowanie dokumentacji związanej z prowadzeniem podkomisji. No to wszystko naraz, bo mamy i fałszowanie, i wydawanie pieniędzy bez, bezprawnie 80 milionów. Mamy, w moim przekonaniu, również do czynienia ze zdradą stanu, i wydaje mi się, że ten zarzut w stosunku w ogóle do jakiegokolwiek polityka jest najmocniejszy, bo to pokazuje, że mógł współpracować z obcymi służbami. A jak się popatrzy na całą akcję z raportem tak zwanym Macierewicza, to on się spotykał z agenturą rosyjską w Warszawie, spotykał się z jakimiś ludźmi, którzy mieli zmienione tożsamości, którzy suflowali i przekazywali mu informacje z Rosji pod tezę o rzekomym zamachu w Smoleńsku. Więc jakby jest tyle już argumentów, że ja tylko czekam aż prokuratura wystąpi do Sejmu. O. No, no i stąd jest moje kolejne pytanie, Panie Pośle, bo z tych raportów tak naprawdę nie ma tam powiedzmy takich wstrząsających, szokujących nowych informacji, bo o tym wszystkim pisali wcześniej już dziennikarze śledczy, czy chociażby wydawane były różne publikacje. Dlaczego Antoni Macierewicz, jeżeli też wszystkie zarzuty się potwierdzą, dalej sobie chodzi spokojnie? cieszy się wolnością. Powiedziałbym tak, panie redaktor, jeszcze. Jeszcze dlatego, że no, trzeba zebrać materiał dowodowy, raport na temat tego, co robił Macierewicz, liczy 800 stron, rozmawiałem z y ministrem Tomczykiem. To jest bardzo poważny materiał do tego, jak to skarżenia wobec niego, więc jestem przekonany, że będzie wniosek o uchylenie immunitetu, a następnie postawienie zarzutów, a na koniec uważam, że czeka go, czeka go więzienie. Jak każdego, kto łamie prawo, wydaje niezgodnie z prawem pieniędzy. i jak każdego, który... Za mało jest wciąż tych zarzutów zdradza. na uchylenie immunitetu? Nie, moim zdaniem jest wystarczająco, żeby pan Macierewicz już nigdy więcej nikogo nie skrzywdził. To na co i czeka nie... koalicja rządząca? No tylko ja, nie nie chcę wchodzić w buty prokuratora, no bo te czasy, kiedy to politycy decydowali, co się dzieje w prokuraturze i w sądach, już się skończyły, chociaż jeszcze cały czas jedna trzecia prokuratorów, jedna trzecia sędziów jest z dawnego rozdania, bym powiedział, mocno politycznego, ale oczekuję po prostu, jako Polak, jako, jako parlamentarzysta jako ten, który też to wszystko widział z bliska. Ale też ten raport i dowody, aby prokuratura wystąpiła do, do Sejmu o z, zdjęcie immunitetu i postawienie mu zarzutów. Dziś ma być przesłuchany Paweł Szopa, to biznesmen, który z Agencji Rezerw Strategicznych za czasów PIS otrzymał mniej więcej pół miliarda złotych. Są też kolejne zatrzymania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Czego się pan spodziewa? No tu nie chodzi o Szopę, bo jakby wszyscy się skupiamy na nim. Ten przykład w ogóle pokazuje i to co się stało, że niezależnie gdzie wyjedziesz, jeśli złamałeś prawo, to, to cię ściągniemy tu do Polski. I czy Szopa, który na tym zarobił ogromne pieniądze, siedział na Dominikanie, czy pan Kuczmierowski, który dawał mu w naszym imieniu zarabiać ogromne pieniądze, siedzi i czeka na... Ekstradycję w londyńskim areszcie, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o całą grupę ludzi morawieckiego, którzy stworzyli cały ten system wyprowadzania pieniędzy. I w moim przekonaniu wszystkie, wszystkie znaki na niebie wskazują, że że ludzie Morawieckiego z Morawieckim na czele będą mieli, będą mieli dość duże problemy. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze za czasów PiS-u Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło postępowanie i śledztwo w sprawie tego, co się dzieje w Agencji Rezerw Strategicznych. I prowadziło podsłuchy. I prowadziło podsłuchy, a pamiętajmy, że to premierowi, Podlegają wszystkie służby. On musiał mieć wszystko na biurku, a mimo to pozwalał, żeby to złodziejstwo dalej się tam odbywało na nieprawdopodobną skalę. Więc y, wszyscy wiedzą, że harcerze Morawieckiego odpowiadali za Agencję Rezerw Strategicznych. Wielokrotnie byłem z posłem Szczerbą tam w, na, na kontrolach i wiem jak y, i dlaczego akurat tą instytucję wybrali. Bo... Ale wciąż nie pojawiły się, y, panie pośle, żadne y, dokumenty, które by wskazywały na to, kto y, tym wszystkim y, kierował. Wydaje mi się, że tu mamy już dużo, dlatego że tam mamy w ogóle świadka koronnego w tej sprawie. Mamy dokumenty, które świadczą o tym. No, samo to, że człowiek, który nigdy nie sprzedawał agregatów, nagle kupił za 70, a sprzedał za 350 agencji rezerw bez przetargu. Najlepiej pokazuje, jakie były prawdziwe intencje tych, tych, tych zakupów. Tam były jeszcze przecież stacje uzdatnienia wody, tam były flagi, tam różne rzeczy za ogromne pieniądze. On tak się faktycznie zbogacił prawie pół miliarda i nie wiedział, co z pieniędzmi. Naszymi robić, natomiast to wszystko było nie, niezgodnie z prawem. I na to mu pozwalali, i pozwalał. Morawiecki. Pamiętajmy, że to Morawiecki powołał pana Kurzmirowskiego na szefa rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Miał do niego zaufanie, bo wcześniej w bankach pracował, więc miał pełną wiedzę tego, co się działo w Agencji Rezerw. Dlatego uważam, że to były publiczne pieniądze, że również nie tylko ci, którzy zarobili, ale przede wszystkim ci, którzy to wszystko stworzyli, powinni za to odpowiedzieć, łącznie z Mateuszem Morawieckim. Chciałam jeszcze pana na koniec zapytać o kolej dużej prędkości. Czy w tej sprawie pojawiły się jakieś nowe informacje? Jest przetarg i od czego zależy to w jakim stopniu ta inwestycja będzie sfinansowana z pieniędzy unijnych. Za czasów PiSu ten wniosek nasz polski został odrzucony, bo był niekompletny. Składamy na pierwszy odcinek pięciu kilometrów tunelu pod Łodzią. Do końca stycznia ta oferta zostanie złożona przez CPK. Uważam, że mamy ogromne szanse. Ja rozmawiałem również z kandydatem na komisarza to jest grek, którego będziemy przesłuchiwać w poniedziałek. Będę miał tą okazję również zadać mu pytanie odnośnie kolei dużych prędkości. Zapowiedział i powiedział, że jeśli to pytanie padnie, powie, odpowie, że, że dla niego to jest najwyższy priorytet realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej, nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. Dla nas to bardzo ważne. Przyjął też zaproszenie do Warszawy i do Łodzi jako komisarz do spraw transportu. W moim przekonaniu po autostradach, które były budowane mniej więcej 15 lat temu, to będzie kolejny skok cywilizacyjny a Polacy bardzo pokochali kolej, chcą jeździć, chcą jeździć wygodnie, chcą jeździć szybko. Dla Łodzi oznacza to wszystko. Prawdziwy duopolis. 35 minut do Warszawy, niecała godzina do Poznania czy Wrocławia i dalej na zachód Europy. To pokazuje, że, że będziemy w miejscu, w centralnym miejscu, gdzie będzie można naprawdę szybko się skomunikować. Dodatkowo trzeci pas autostrady, Łódź-Warszawa i duże lotnisko między Łodzią a Warszawą. To wszystko jest realne i powiem szczerze, no akurat jeśli chodzi o kolej, to w Komisji Transportu walczy, to zostało sfinansowane z pieniędzy unijnych. Ogromny projekt, za... no ale kibicujmy, bo Szansę to jest faktycznie szansa są. ogromna dla regionu i dla łodzi. Dariusz poseł do Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska. Dziękujemy. Bardzo dziękuję.